Dzień dobry, witam Państwa. Ilona Parejko, zapraszam na program Na Tapecie. Dzisiaj naszym gościem po raz pierwszy jest pani Joanna Świder, kandydatka na burmistrza Nowogrodzca. Pani reprezentuje Komitet Wyborców Razem Odzyskajmy Gminę. Witam Panią serdecznie w naszym witam studiu. Witam Panią serdecznie, witam Państwa telewidzów. Kobieta chce zostać burmistrzem. To, że tak powiem, no, na skalę Nowogrodzca rewolucyjna sprawa, bo jeszcze nigdy chyba żadna Pani się nie odważyła. No nie, nie. Z prawda? Tego, co nigdy wiem, jeszcze to nie było w dziejach nowożytnej samorządności, jeszcze nigdy kobiety nie było kandydatki. Niech mi Pani powie, jakie są główne założenia Pani programu? Co by Pani chciała zmienić w Nowogrodzcu, żeby odzyskać razem gminę, tak jak głosi Wasze hasło? No właśnie, Pani redaktor, szanowni widzowie, chciałabym uniknąć mówienia teraz o moim programie, dlatego że bardzo serdecznie zapraszam Państwa na spotkania przedwyborcze, które organizuje w każdej miejscowości. To też jest forma spotkania wyborczego. To też ja mówię o główne tezy, nie wdawajmy się w takie drobiazgi, główne tezy. Zachęcam również do kontaktu indywidualnego. Ja bardzo chętnie rozmawiam z ludźmi. Główne tezy. Komitet Wyborczy Wyborców Razem Odzyskamy Gminę. Być może jest to rewolucyjna nazwa, ale powstała z potrzeby i z rzeczywistości. Razem, bo to integracja. Chcemy integrować środowisko lokalne. Chcemy tworzyć całość, tworzyć gminę, tworzyć naszą małą ojczyznę. Natomiast słowo odzyskamy budzi dużo kontrowersji. Chcemy ją odzyskać z rąk ludzi, którzy nie mają już wizji na Nowogrodziec, którzy jakby trochę uspali nasze środowisko, którzy są też przypadki wypalonych polityków, niespełnionych bolesławieckich polityków. Chcemy odzyskać ją z rąk ludzi, którzy już nie przystają do naszej rzeczywistości. My sobie wyobrażamy naszą małą ojczyznę w inny sposób. I dlatego, drodzy Państwo, chcemy to zmieniać. Sama Pani wywołała temat rewolucji. To jest takie hasło dosyć niebezpieczne. Ludzie nie lubią rewolucji, bo zaraz to się kojarzy, że przyjdzie nowa Pani Burmistrz, będzie wszystkich zwalniać. To już Pani jakby, no, zamiast przychylności zyskuje Pani gromadę wrogów, bo wiadomo, w urzędzie pracują urzędnicy, którzy chcą tę pracę zachować. Są ich rodziny, prawda, którzy też będą chcieli ich ochronić przed... Nie obawia się Pani tego, że właśnie taką rewolucyjną postawą... Nie, ja myślę, ja nie jestem taką jakąś rewolucyjną osobą siejącą postrach. Natomiast nasi urzędnicy to są osoby bardzo profesjonalne, ale uważam, że źle zarządzane. Styl zarządzania urzędem nie podoba się mnie i wielu moim znajomym, współpracownikom, moim uczestnikom mojego komitetu. W moim komitecie znalazły się osoby o różnym wieku, od 31 do 62 lat. I widzę i wiem na podstawie dyskusji, rozmów, że to są osoby na tyle dojrzałe, żeby widzieć i chcieć zmiany, i na tyle młode, żeby się tej zmiany nie bać i chcieć te zmiany wprowadzać. Także to tyle o zmianach. No to jeszcze będę drążyć dalej o te główne tezy Pani programu. Co jeszcze? Oprócz zmiany zarządzania, stylu zarządzania urzędem i gminą, co jeszcze? Takie rzeczy może, niech Pani wybierze kilka takich typowo dla ludzi. Typowo dla ludzi. Mhm. Trzeba nareszcie rozwiązać problem dróg, chodników i lamp. To przede wszystkim. I ludzie się bardzo skarżą, że tyle lat rządów obecnej władzy, zarządzania gminą, i ten problem dalej jest ogromnym problemem. W żadnej miejscowości problem kanalizacji nie jest rozwiązany. Trzeba w końcu to zamknąć, zapomnieć o tym. Ludzie chcą gazyfikować, żeby mieć dostęp do przyłączy gazowych. No proszę, ja już do Pani mówię o takich podstawowych potrzebach, takich zwykłych, o których inne gminy już zapomniały. Ale gmina jest kanalizowana przecież, są doprowadzane wodociągi. Jest kanalizowana. Tak samo miasto Nowogrodziec, jeszcze kilkanaście lat temu przecież w koło rynku nowogrodzickiego były szamba, prawda? Nie było kanalizacji. Zgadza się. Drodzy Państwo, ja lubię się podpierać faktami, liczbami, nie lubię być gołosłowna. Proszę sobie zobaczyć ranking 2016 roku. I drodzy Państwo, mamy 6 gmin w powiecie. Mhm. Na przykład odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej jesteśmy na miejscu 5.
Jeżeli chodzi o kanalizację, to na miejscu 6, a jeżeli chodzi o gaz, to na miejscu 5. Więc już samo to świadczy o tym, że my się gdzieś tam w tym ogonku zostawiliśmy się i chcemy więcej. Nie możemy stać w miejscu. No być może wyjaśnieniem tej historii jest to, że w 2016 roku gmina Nowogrodziec pozyskała, uwaga, 0 zł z funduszy unijnych. Także nie wiem, czy coś jeszcze trzeba mówić. To są fakty, to są liczby, to są... Może ktoś mówi, że jest dobrze, że jest ładnie, że jest cudownie. Na pewno jest lepiej, no my tego nie czujemy. Ileś tam lat, a jako mieszkańcy macie prawo żądać więcej. No to jest wasze prawo. Mieszkańcy się skarżą, ale zdaniem moim i nie tylko moim, te zmiany, które się zadziały w Nowogrodźcu, prawdopodobnie zadziałyby się również wtedy, gdyby burmistrza w ogóle nie było. Także cywilizacja idzie do przodu. Ktoś mówi, zrobiło się ładnie w Nowogrodźcu. No ładnie się zrobiło, bo są inne technologie, ludzie wyjeżdżają na zachód, zaczęli budować domy. No to nie jest, to jest jakby pęd cywilizacyjny, który jest zasługą ludzi, a nie naszej władzy. Ale żeby zmieniać to, co pani mówi i dodawać więcej, potrzeba pieniędzy. Skąd pani ma zamiar je pozyskiwać? Jakimi sposobami? Wszystkich o to budżet. Pytam. Trzeba mieć na wszystko trzeba mieć kasę. Budżet 67-milionowy oraz obecność strefy ekonomicznej w naszej gminie mówi o tym, że no, my nie widzimy tych milionów. Nie ma nic takiego, co by nas zadowalało, co by było jakby potrzebą wyższą, zaspokajaną potrzebą wyższą. No 67 milionów, pani redaktor, przecież za takie pieniądze, chociażby dlaczego my nie mamy krytej pływalni? To jest wymóg cywilizacyjny, to nie jest tylko zabawa, to jest rehabilitacja, to jest nauka, to jest zdrowie. Przecież to jest podstawowa potrzeba człowieka. Ale też dużo kosztuje utrzymanie krytej pływalni, prawda? Zgadza się. Ja się długo szykowałam do tej kampanii. Zbierałam opinie, rozmawiałam. Proszę sobie wyobrazić basen w gminie Osiecznica. Ja rozmawiałam z wójtem Nalaskim. Uświadomił mi pewną rzecz. Budżet nie musi wyjść na zero. On się nie musi zbilansować. Wójt Nalazek, którego ja jestem fanką, mówi mi tak. Szanowna pani, ludzie płacą pieniądze do budżetu. Niechżeż te pieniądze w jakiejś części wrócą do nich. Tamten basen jest 50 na 50. Mówi, a dlaczego my nie mamy ludziom dopłacić? Do wypoczynku, do relaksu. Przecież to są nasi mieszkańcy, nasi wyborcy. To są ich pieniądze. Więc bardzo mi się to spodobało. Budżet nie musi wychodzić na zero. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy dopłacać z budżetu, ale będziemy inwestować. Nas nie stać nie dopłacać. Nas nie stać nie inwestować. To jest zdrowie. Być może ktoś przyjdzie, będzie się chciał wybudować w Nowogrodźcu. Z tego względu, że to jest fajna gmina i tam jest basen i moje dzieciaki będą się mogły uczyć pływać. Nas po prostu nie stać nie inwestować w takie rzeczy. A skąd pieniądze? No chociażby jest program wojewody dolnośląskiego, Dolnośląski Delfinek. Tak mi się to, jest taki program. Będziemy pozyskiwać fundusze, no chociażby ta kwota 0 zł, kiedy był złoty czas funduszy unijnych i myśmy wtedy niczego nie skorzystali, z niczego. No znasuwa mi się, proszę Państwa, takie stwierdzenie, że to jest gmina straconych szans, bo ten czas złoty, tych kwot już się chyba nie powtórzy. No jeszcze będzie parę lat. Ale będziemy siać, będziemy dosłownie rozsiewać pieniądze i pozyskiwać pieniądze z konkursów, z programów. Będziemy po prostu ich szukać. Wyobrażam sobie, że każdy urzędnik w gminie zarządzanej przeze mną będzie po prostu potrafił to robić. To nie będzie osoba wyznaczona. Strażacy postulują. Mówi pani Joanno, my potrzebujemy urzędnika, który będzie jakby tylko dla nas, który nam będzie pomagał, który nas będzie wspierał. My jesteśmy nie od tego, żeby szukać, my oczekujemy pomocy. My chcemy pomocy księgowości, chcemy pomocy właśnie w pisaniu tych konkursów, w pisaniu projektów. My chcemy od gminy takiej pomocy. My nie chcemy, żeby pięciopunktowa droga pozyskania na przykład jakiegoś sprzętu, bo to jest tak, to jest strażacy mówią tak, najpierw zgłaszamy, że czegoś potrzebujemy, następnie tygodnie lub miesiące czekamy na decyzję. Ta decyzja jest wydawana, my możemy to kupić, a potem biegniemy z fakturą do urzędu. Strażacy
mówią, najlepiej będzie tak, jeżeli my zgłosimy zapotrzebowanie, urzędnik odpowiedzialny za to zakupi i rozliczy sobie te faktury, a my to po prostu odbierzemy, bo my w tym czasie może będziemy, nie wiem, ratować mniej życie ludzkie. Ale właśnie urzędnik musi mieć pieniądze, musi nimi dysponować. To też na wpływ na wydatki ma przecież rada, prawda? To nie może sobie urzędnik, po prostu naczelnik jakiegoś działu wydać decyzję i kupić na przykład wóz strażacki, bo poprosili go o to strażacy. Fajnie by to było, ale to, jest, to nie tak to działa, prawda? Ale oni wskazują, oni mają na przykład, współpracują z gminą chyba Ujazd, i tam jest zupełnie inaczej to rozwiązane. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie umiem, a wiem, że gdzieś to wychodzi, to ja pojadę tam i się nauczę. Skoro komuś to wychodzi, dlaczego ma mnie nie wyjść? Mówi Pani o urzędnikach, no, specjalistach wysokiej klasy. Skąd ma Pani, będzie ich Pani pozyskiwać? Ja, Pani redaktor i Szanowni Państwo, nie zamierzam nikogo zwalniać. Proszę nie myśleć o tym, że przyjdzie ktoś i zrobi tam czystkę. A kogoż wtedy zatrudnię? Przecież ci ludzie tam są. Jedynie planuję zlikwidowanie stanowiska wiceburmistrza, bo uważam, że rozproszenie decyzyjności i w takiej gminie jest po prostu niepotrzebny wiceburmistrz i te role mogą pełnić no na pewno burmistrz, może to być zastępca na przykład w randze sekretarza. Uważam, że wiceburmistrz jest zupełnie niepotrzebny w takiej gminie jak nasza. Za mała gmina, tak? Na dwóch burmistrzów. Za mała gmina na dwóch burmistrzów. Zastanawia mnie, dlaczego zabiegała Pani o poparcie PiS-u wtedy, w czasach dzisiejszych, kiedy samorządowcy wręcz odżegnują się od takiego szyldu partyjnego, prawda? Ukrywają swoje komitety pod różnymi innymi nazwami, mimo że wszyscy wiedzą, że to jest PiS, że to jest Platforma, prawda, Obywatelska. Dlaczego Pani akurat u nas akurat na naszym terenie, no PiS nie jest, nie ma najlepszych notowań, nie jesteśmy zagłębiem PiS-owskim, prawda? Dlaczego Pani akurat, no nie jest Pani członkinią PiS-u, więc nie jestem członkinią, niech Pani tego nie kazał robić. Ale Pani, tak jak Pani mówi, samorządowcy ukrywają się pod różnymi szyldami. Ja się nie ukrywam. Bardzo chętnie starałam się o to poparcie, ale jeżeli przyjdzie jakakolwiek inna partia i powie, proszę Pani, my Panią popieramy, ja chętnie przyjmę poparcie różnych partii. Dlatego, że to wskazuje na to, że ja jednak chcę integrować. Ja nie chcę dzielić, nie chcę szatkować na naszych, na ich. Jeżeli przyjdzie i poprze mnie ktokolwiek inny, inna partia, to będzie to jakaś grupa ludzi. Chętnie przyjmę. Ale wtedy PiS poparcie. Się na Panią obrazi. Myśli Pani? No myślę, że tak. Że są tacy zaborczy. A Solidarna Polska? Rozmawiam również z Solidarną Polską. Chętnie przyjmę to poparcie. Wie Pani, w Polsce to rządzą jednak układy, prawda, i samorząd ma wiele zadań, wiele najważniejszych dla nas tutaj mieszkających ludzi na dole, jednak te najważniejsze finansowe decyzje zapadają wyżej, przynajmniej na poziomie województwa czy urzędu marszałkowskiego, prawda? I oni dzielą pieniądze, chociażby przez regionalny program operacyjny. A jeżeli na przykład będzie taka sytuacja, że do władzy nie dojdzie PiS w województwie, tylko inne ugrupowanie, które będzie no, nieprzychylne PiS-owi, i co? Będą dzielić pieniądze tak jak po uważaniu na przykład. Oto Pani poparła PiS, zabiegała to nie się teraz stara u innych. Nie sądzę, żeby doszło do takiej sytuacji. Nie myślę o tym na ten moment, dlatego że, no powiem za Norwidem, ojczyzna to jest wielki zbiorowy obowiązek. Nasza gmina... O, już by wszyscy chcieli myśleć. To jest nasz zbiorowy obowiązek, nasz lokalny, to jest nasza mała ojczyzna. Na ten moment podjęłam taką decyzję i wiem, że wyobrażam sobie władzę, zarządzanie gminą jako służbę. Służbę tym 15 tysiącom ludzi, 15 tysiącom naszych mieszkańców. Zrobiłam to, co zrobiłam. Uzyskałam poparcie. Wiem, że burmistrz Relich również się starał o to poparcie, ale poparcia nie dostał ani od Prawa i Sprawiedliwości, ani od Solidarnej Polski. Ja to poparcie otrzymałam i uważam, że moja służba tym 15 tysiącom mieszkańców, również z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, może z innym poparciem, nie wiem jeszcze, do wyborów jeszcze się wiele wydarzy, uważam, że zrobiłam dobrze. Ale Pani teraz mówi, poparcie PiS-u, jak ktoś inny się do mnie zwróci, no to też będę chętnie prosiła o to poparcie, to tak troszeczkę wygląda jak chorągiewka na wietrze, to tak? Nie, moim zdaniem to wygląda jak integracja,
jak chęć pozyskania jak najlepszych warunków do rozwoju naszej gminy, do tego, żeby ludziom żyło się lepiej, przyjaźniej, żeby byli bardziej zadowoleni. Nie odbieram tego jako chorągiewka. No bo jakby pani tak twardo stała przy tym PiS-ie, to jednak no, ma kobieta ugruntowane poglądy, prawda? Ludzie, którzy no, są wierni PiS-owi od wielu lat, no wiadomo, pójdą i zagłosują na panią, a pani mówi, no, że... mam nadzieję. Przyjdzie SLD i pan powie, że chce panią poprzeć, to nie, co? Nie, drodzy państwo, akurat... Struktur SLD jest bardzo mało u nas w okolicy. Nie, aż tak daleko bym nie szła. Nie, w ogóle nie myślałam o poparciu partii z tej strony sceny politycznej. Czyli jednak prawicowe, tak? Jednak. Prawicowe. Jednak prawicowe. Poglądy. No, aby żyło się lepiej, to trzeba rozwijać przemysł. Jaki ma pani pomysł na to, żeby samorząd mógł dopomóc? No, ja mówię głównie o małym biznesie, prawda? Nie dużych firmach, bo one sobie poradzą doskonale. Z nami, czy bez nas, czy z polskimi, czy z ukraińskimi pracownikami dadzą sobie radę. Tak, jakim pani zdaniem samorząd ma realny wpływ na to, żeby temu przemysłowi naszemu lokalnemu, małym firmkom, rzemieślnikom, nie wiem, agroturystycznym gospodarstwom, żeby jakoś dopomóc? Bo przecież my mamy piękny powiat, można go, że tak powiem, no, mógłby się stać naprawdę jednym z centralnych punktów na mapie Polski, jako no, przepiękny i krajobrazowo, i urozmaicony. Jaki ma pani pomysł na to, żeby samorząd mógł dopomóc takim przedsiębiorcom? No na pewno przedsiębiorcom potrzeba wsparcia na starcie, wtedy, kiedy jeszcze nie zaczynają zarabiać. Rozważymy ulgi dla przedsiębiorców, rozważymy ulgi w podatkach dla zatrudniających, dających zatrudnienie, chleb codzienny innym ludziom. Myślę, że warto pomóc na starcie. A stać na to będzie samorząd, żeby tak dopomagać? No, pani redaktor, szanowni państwo, na pewno no nie ma pani wpływu od audytów. Nie ma pani wpływu na składki ZUS-owskie, prawda? Wiadomo, koszty pracy rozwalają część firm, bo ludzie nie są w stanie się utrzymać, prawda? Koszty utrzymania lokali, bo też to też wiele jest prywatnych, którzy narzucają przedsiębiorcom stawki. No i oni albo godzą się na to, albo i klepią biedę, albo rezygnują, prawda? Właśnie, jeżeli chodzi o te lokale, powstaje w Nowogrodzcu inkubator przedsiębiorczości. Myślę, że tam właśnie znajdą wsparcie nowi przedsiębiorcy zakładający swoje firmy. Mhm. Chociażby już ulga w czynszach i tam będzie mieć miejsce taka działalność. A podatki, to jak pani znacząco obniży podatki, no to nie będzie pani miała pieniędzy na własne zadania gminy. Obniżymy na tyle i wesprzemy tych przedsiębiorców, na tyle, ile będzie nam pozwalał budżet. Nie będziemy na pewno samych ulg wprowadzać, nie będziemy, rozważymy wszystko. Ja, kiedy wejdę do urzędu po wygranych wyborach, przyjrzę się temu budżetowi, na pewno zarządzę audyt finansów, zarządzę audyt spółki prawa handlowego, jakim jest Hydrotech. Zobaczymy, ile jest po stronie budżetowej, ma i ile nam będzie brakowało. A niech mi pani powie, co dalej ze Stowarzyszeniem Veto, jeżeli pani wygra wybory? Już nie będziecie mieli komu patrzeć na ręce, bo wątpię, żeby chcieli, nie wiem, no, krytykować panią, wytykać pani błędy. Co z tym towarzystwem się dalej zadzieje? Panie redaktor, bo z tego pani wyszła, jest pani współtwórczynią przecież. Tak, jestem w komitecie założycielskim. Moi szanowni koledzy, miałam samych kolegów, no, były też panie, ale w komitecie założycielskim już głównie pracowałam z mężczyznami. Drodzy państwo, bardzo sobie życzę, żeby takie stowarzyszenie jak Veto, kiedy już nawet mnie tam nie będzie, żeby dalej trwało, żeby wtedy już patrzyło mi na ręce. Zniesie to pani? Zniosę to. Bo to od własnych współbratymców jakieś krytyki, ataki? Nie będzie pani przykro z tym? Tak już pytam po ludzku, jak kobieta kobietę. Nie, to nie chodzi o przykro. Ja się nie boję krytyki. Krytyka prowadzi do podnoszenia jakości. Krytykę trzeba przyjmować z pokorą. Na krytyce się trzeba uczyć. No pod warunkiem, że jest to krytyka merytoryczna, obrażać. A nie zwykły hejt, prawda? Tak. Jeżeli to jest z otwartą przyłbicą, jeżeli ktoś mi mówi, słuchaj, mówisz, robisz źle. Albo obiecałaś nam coś i nie dotrzymujesz słowa, tak? Albo już dwie osoby mi to. No jak powie ktoś, mówi, że robisz źle, no może nie ma racji, ale jak to mówią 3, 5, 10 osób, to naprawdę się nad tym trzeba zastanowić i pochylić. Widocznie jest coś na rzeczy. Czyli weto zostaje, tak?
No bardzo bym sobie życzyła, żeby weto zostało i teraz patrzyło mnie na ręce. A czy członkowie Stowarzyszenia Weto będą również kandydowali do Rady? Nie. 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 Mhm. Mój komitet, osoby, które zaprosiłam, to są osoby naprawdę starannie wybrane przeze mnie. Można powiedzieć wyselekcjonowane z tego środowiska, jeżeli widziałam, że ktoś rzeczywiście widzi potrzeby. Kiedy ktoś widział, co należy zmienić, kiedy patrzył, rozglądał się w koło, kiedy ze mną dobrze się rozmawiało, bo to musi być zespół, to musi działać, to musi hulać, to wtedy przyjmowałam taką osobę, prosiłam o zostanie kandydatem na radnego, na radną. Cieszę się, że jest dużo pań, mądrych pań, ja zawsze wspieram panie, bardzo mi się podoba, kiedy kobieta zajmuje się czymś więcej niż tym, co jest nam tak jakby kulturowo przypisane. Bardzo nie stoi tylko przy garach, prawda? Tak, bardzo wspieram mądre dziewczyny i dalej będę je wspierała. No, za taki przykład mogę podać panią burmistrz Lwówka. Poznałam ostatnio we Wleniu wspaniałą osobę, panią Anię Komstę. Jest to pani dyrektor Ośrodka Kultury. No po prostu zrobiła na mnie szalone wrażenie. Wyniosłam z tej rozmowy jedną bardzo ważną rzecz. Mam nadzieję, że pani Ania będzie nas oglądała. Pani Ania powiedziała tak. Kiedy pani już zostanie tym liderem tej społeczności, niech pani nie zrobi jednego błędu. Bo lider mówi, robię dla was dużo. Tak dużo chcę, tak dużo dla was dałam, a wy niewdzięcznicy tego nie doceniacie. A lider owszem, powinien dużo robić, dużo chcieć, dużo dawać, ale co jakiś czas odwracać się do tyłu, czy ci ludzie jeszcze za nim podążają. Bo jemu się może coś wydawać. Ludzie się nie dadzą łatwo nabrać. Tym bardziej, że programy wyborcze bez względu na opcje są bardzo podobne. Troszeczkę może pisane innymi słowy, wiadomo, drogi, służba zdrowia, wychowanie dzieci, budowa szkół, domów, pomocy społecznej, inne takie rzeczy, ale później z tych obietnic wychodzą nici, prawda? Tutaj się powinno, że tak powiem, ten lider, o którym pani mówi, powinien stać na baczność i pilnować się tego, że jak mam coś zapisane i obiecałam to w programie, to ja to muszę zrealizować i stanąć na głowie albo na rzęsach, żeby znaleźć na to kasę, prawda? Pieniądze. Ja zamierzam tak działać. No dzisiaj ja zamierzam tak działać. I dla mnie to nie są pusto brzmiące słowa. No mówi się, że w Polsce jeszcze nikt nikogo nie rozliczył z obietnic wyborczych. No taka prawda jest. Ludzie idą do wyborów, obiecują, bez względu na jaki szczebel, o jakim szczeblu władzy sobie pomyślimy, obiecują ludziom cuda na gruszki na wierzbie, a później rozmywa. Tak. Prawda? Ja potwierdzam, że tak jest w naszym kraju. Natomiast my tworząc ten program wyborczy, to nie jest mój pomysł. To jest program wielu umysłów, wielu pomysłów. To jest program, który był pisany zespołowo. Każdy coś dorzucił ze swojego środowiska, każdy to przedyskutował. Niektóre moje pomysły były zbijane. Ja się cieszyłam, że ludzie myślą, że ludzie nie łykają tego wszystkiego. To była dyskusja. I mówią weto, tak? I mówią weto. Nieraz trzeba powiedzieć weto. Ja to weto często mówiłam w stowarzyszeniu. Nieraz trzeba powiedzieć weto, ale trzeba wiedzieć kiedy. Nie wolno, wiadomo, że są takie specyficzne zawody, jak na przykład dziennikarze, politycy, którzy trzeba mieć do nich bardzo duży dystans, bo jak ktoś mądry powiedział, gdzieś w jakiejś mądrej filozoficznej książce przeczytałam, za wszelką cenę chcą nas oszukać i po prostu trzeba ich sprawdzać z każdej strony i rozliczać tego, co robią i co mówią, prawda, przed i po wyborach. No co, zostaje nam, czas nam się antenowy skończył, zostaje nam tylko zawołać do narodu, żeby poszli do wyborów, zachęcić, żeby ta frekwencja była jednak wysoka, żeby nie było, bez względu na to, czy wygra pani, czy wygra pan Relich, żeby po prostu był to wybór świadomy ludzi, prawda? Żeby nie był to przypadkowy jakimś, nie wiem, 5 czy 10 głosami, tylko żeby ten, kto które z was wygra, żeby miało faktycznie i poczucie, i ludzie, żeby poczucie takie, że wybraliśmy właściwego kandydata. I to sobie też w Bolesławcu, żeby tak było i we Lwówku, wszędzie. A pani jako pedagog, jako nauczycielka powinna wszystko robić, żeby dzieciaki zachęcać i edukować, żeby do tych wyborów chodziły, bo dzieci, wiadomo, młodzież, już mówią młodzieży, prawda, którzy mają dowody.
dużo gadają, dużo piszą, ale tylko na Facebooku albo na innych forach, a później przyjdzie coś do czego, to do wyborów nie idą. I to jest nasza ogólnopolska bolączka. Drodzy Państwo, bez względu na pogodę, czy będzie wiał wiatr, czy będzie padał deszcz, czy będzie świeciło słońce, proszę, żeby Państwo wyszli z domów i poszli do urn wyborczych i wypowiedzieli się. I niech zwycięży lepszy. Dokładnie. Dziękuję Pani za udział w programie. Dziękuję bardzo. Z Państwem się żegnam. Dziękuję. Do widzenia bardzo. I do usłyszenia. Dziękuję.